Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje, gdy spalicie ząbek czosnku w swoim domu? Dziś odkryjemy tajemnicę tego prostego, ale niezwykłego procesu. Czosnek jest znany ze swojego intensywnego zapachu i smaku. Jest ceniony w kuchni i medycynie od wieków. Ale co się dzieje, gdy go spalimy? Po 15 minutach palenia czosnku wasz dom wypełni się charakterystycznym zapachem. To nie tylko zapach, ale także nauka i starożytne wierzenia. Czosnek był używany przez pokolenia nie tylko jako składnik kulinarny, ale także jako lekarstwo. Spożywany surowy lub spalany, czosnek ma wiele korzyści zdrowotnych i duchowych. Surowy czosnek jest znany ze swoich właściwości leczniczych. Pomaga w walce z nadciśnieniem i infekcjami. Ale co z czosnkiem spalonym? Spalanie czosnku inicjuje przemiany chemiczne. Alicyna, główny składnik czosnku, zmienia się, tworząc nowe związki. Te zmiany mogą wpływać na smak i zdrowotne właściwości czosnku. Spalony czosnek ma łagodniejszy, orzechowy smak. Jest używany w wielu kuchniach, zwłaszcza azjatyckich. Można go znaleźć w olejach, sosach i wielu innych potrawach. Czosnek ma również zastosowania kosmetyczne. Pomaga w walce z trądzikiem i ma właściwości przeciwzapalne. W różnych kulturach spalony czosnek ma mistyczne znaczenie. Wierzono, że odpędza negatywne energie i przyciąga dobrobyt. Choć nie ma na to dowodów naukowych, podkreśla to kulturową wartość czosnku. Eksploracja spalonego czosnku to podróż przez historię, tradycję i naukę. Czy szukacie nowych smaków, czy interesują Was starożytne praktyki, spalony czosnek ma wiele do zaoferowania. Pamiętajcie, aby zawsze podchodzić do naturalnych środków z rozwagą i ciekawością. Spalony czosnek to fascynująca opowieść, która czeka na odkrycie. Dziękujemy za oglądanie, do zobaczenia następnym razem.